Umowa o praktykę absolwencką. Co to takiego? Umowa ta została uregulowana ustawą o praktykach absolwenckich i ma na celu ułatwienie absolwentom zdobywania doświadczenia i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Taką umowę można zawrzeć z osobą, która ma wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub 8-letnie podstawowe i nie ukończyła 30 roku życia w dniu zawarcia takiej umowy. Umowa o praktykę absolwencką może być zawarta nieodpłatnie, ale maksymalne wynagrodzenie na podstawie takiej umowy nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. W tej chwili jest to kwota 6980 zł brutto, a od 1 lipca wyniesie ona 7200 zł. Jest to umowa nieoskładkowana. Umowa o praktykę absolwencką może być zawarta na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Taka umowa zawarta nieodpłatnie może zostać wypowiedziana w każdym czasie. Umowa o praktykę absolwencką, która została zawarta za wynagrodzeniem, może być rozwiązana z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.